Rozmawiam z panem Stanisławem Fusem, urodzonym w Samborze, a w Gorlicach pan mieszka od 49 roku. Proszę opowiedzieć o swoim dzieciństwie. No więc urodziłem się w Samborze. Było nas pięcioro rodzeństwa z rodzicami. Tam, jeżeli pamiętam, w którym mieszkałem, była taka ulica Zamiejska, za miastem. No i tam uczęszczałem do szkoły podstawowej do 39 roku, to znaczy i później też w okupacji to była przerwa. To różnie to było, bośmy w 39 Niemcy przyszli, później był front się przesunął i byli Rosjanie. I chodziłem do szkoły też podstawowej, a później już w czasie okupacji, no to już w okupacji chodziło się do nie wiem, do chyba do trzeciej, czwartej, piątej klasy. I szóstą i siódmą zdawałem egzamin. Także to już było przed wojną, gdzieś w 1944 roku. Chyba miałem siódmą klasę skończoną. Później była przerwa, człowiek się nie uczył, dopiero do... Chcę mi powiedzieć, bo tak jestem ciekawa. Mówi pan, człowiek się nie uczył. Jako młody chłopiec pan potraktował tą przerwę od nauki? Przede wszystkim, co tam miałem doświadczenie życiowe przy rodzicach. Ja byłem sam starszymi rodzicami. Sam. A gdzie żyły pana rodzeństwo? To resztę wszystko było na wojnie. Był brat jeden, drugi, siostra była tu, już się uczyła gdzieś na wsi, nie była tak. Ja byłem z rodzicami. Z rodzicami starszymi. Mamusia często chorowała, leżała, no to ja musiałem gotować obiad przed jej dyktando. Pod jej dyktando gotowałem obiady. Tak się nauczyłem gotować obiady. Tak, to była szkoła. To była szkoła życia, naprawdę. A chciałam zapytać, czy moment, kiedy nie było szkoły, jak pan traktował? Jako wakacje? Czy tęsknił pan za szkołą? Cały czas coś robiłem. Bo w czasie okupacji nawet hodowałem króliki. Brata mojego kolega miał taki, te szynszyle były takie duże, te z opadniętymi. To pamiętam, hodowałem te króliki, żeby było co jeść. Poza tym sąsiad był taki starszy, pan profesor muzyki, samotny, więc tam chodziłem mu pomagać, sprzątać, rąbać drzewa, wody nosić, a on mnie uczył grać na skrzypcach. Takie historie są te ciekawe. Z tego okresu ciekawe historie takie są. No i skończyła się wojna, więc były ten tak zwany, był komitet repatriacyjny, że można było przyjechać do Polski. A siostra już tu uczyła w Rozembarku, bo też było Rozembark wtedy się nazywał. Czyli? Rożnowice dzisiejsze, tak. I tego. I my jechali wagonem. Proszę jeszcze raz powtórzyć nazwę niemiecką. Rozembark. Rozembark. Tak. Czyli Różana Góra po polsku, dokładnie tak. Więc jechaliśmy takim tym towarowym wagonem jechaliśmy. Z rodzicami jechałem razem. Zawieźli mi gdzieś nas aż do Pyskowic. Gdzież to jest? Pyskowice są gdzieś w tej chili w Wałbrzyskim. Kawałek. I stamtąd dopiero... A jak długo trwała ta podróż? Pamięta pan? Nie. No, nie wiem, to gdzieś, gdzieś przynajmniej miesiąc na pewno. Gdzieś tak około 2-3 tygodni. No, a co z jedzeniem? No z jedzeniem tam gdzieś dawali nam jakieś jedzenie po drodze, także nie głodowaliśmy. A jak spaliście? No spaliśmy w wagonach normalnie. No ale pan mówi, że to towarowy wagon. No tam były jakieś takie, że można było spać. To był w każdym razie był dostosowany w miarę do tego. Więc stamtąd z Pyskowic przyjechaliśmy do Biecza i siostra już furmanką przyjechała po nas i jechaliśmy do tych Rożnowic, obecnych Rożnowicy. No i jakbyśmy tu przyjechali, no to wtedy siostra mnie zapisała do tego gimnazjum. W Bieczu. Bieczu. Pamiętam pierwsze dni, był taki nauczyciel, nazywał się Lamel. Jak? Lamel. Lamel. Lamel, tak się nazywał.
i tego. I pierwsza matematyk, pierwsza lekcja to było pytanie tabliczki mnożenia. No chciał się zorientować. Zorientować. No i mnie się udało samemu jednemu zostać do końca. Czyli znał pan tabliczkę. Tak, tabliczkę mnożenia znałem bardzo dobrze. I to już był, i to już ja już byłem jego przyjacielem cały okres przez 3 lata. Zresztą miałem taką jakąś intuicję wielką do tych tekstowych zadań dwoma niewiadomymi. Po gimnazjum zmarła moja mamusia na raka, chorowała. Miała 65 lat. To był rak piersi. No ale wtedy to były te czasy takie, to był 49 rok. I tak sobie pomyślałem, żeby jakiś zawód zdobyć. Szkoła felczerska, dlaczego? A bo tak. Więc skończyłem to gimnazjum, nie chciałem iść po prostu do wojska. A po prostu? Tak. I miałem nawet takiego znajomego w RKU w Jaśle i on mówi, słuchaj, jakoś tam załatwimy, ty sobie poszukaj jakąś szkołę. No i znalazłem tą szkołę felczerską. Pojechałem, zdałem egzamin, ale nawet od początku nie chodziłem, bo nie było mieszkania. Ale gdzieś mieszkanie znalazłem i po okresie chyba miesiąca poszedłem do tej szkoły felczerskiej. Ukończył pan, bo to była dwuletnia szkoła. Szkoła felczerska. Tak. I tam chodziłem... Skończył pan szkołę felczerską, no i pewnie do pracy. Do pracy. No to mi przydział dali to do Gorlic naturalnie. Pracowałem najpierw, ja mówiłem na tym, byłem przy telefonie w pogotowiu jakiś czas, a później już... Bo znał mnie doktor Śmigielski z nos praktyki. Też mi było takie zdarzenie ciekawe, że byli ze studiów po trzecim roku medycyny na praktyce i my felczerzy byli. A tam u niego był taki był przedwojenny, taki syn policjanta był lekarzem. Ale taki był też lekarz z Bożej łaski, jak to mówi. I Śmigielski poszedł. On był wspaniałym diagnostykiem. Potrafił postawić szybko właściwą diagnozę. A kończył studia Śmigielski we Wiedniu. Medyczne studia robił we Wiedniu. Stary Śmigielski, nie Igor, tylko Stefan. No i poszedł i przyszedł i tego doktora mówi, panie doktorze, idźcie tam, zbadajcie, bo jest nowy, ciekawy przypadek. No i poszedł, zbadał i pyta go się, co jest, a on mówi, on przypuszcza, że to chyba wrzód żołądka. No poszli studenci, no to już poszli za głosem. A ten się cały Śmigielski śmiał. A ja mówię do kolegów, było dwóch naszych takich kolegów, i mówię, słuchajcie, głowę daję, że to nie jest wrzód żołądka. Ja mówię, głowę daję, że na pewno nie. No i poszedł i mi pytam się, czy ma nocne, głodowe bóle, czy ma w nocy bóle, czy dużo pije, czy to tamto. Nic z tego, bo przedtem upokowo się badało, osłuchowo, upokowo i stwierdziłem, że jest bardzo dużo powiększona śledziona. Przychodzę i tamci mówią, no ale ty będziesz mówił. Ja byłem zawsze taki odważny pierwszy. I ja mówię, że panie doktorze, nie możemy określić, jaka choroba to jest. Prawdopodobnie jest to jakaś choroba krwi, ponieważ jest bardzo powiększona śledziona. On tak na mnie popatrzył, uśmiechnął się. To była pierwsza białaczka w Gorlicach, stwierdzona przez Śmigielskiego. Źle się skończyło na pewno. No tak, to była pani z Zagórza, nauczycielka. I on mnie od tego czasu zapamiętał. I wtedy, jak mu już odeszedł, Pawłowski odeszedł, bo ten też wcześniej gdzieś odeszedł. Ale moment, Pawłowski, może proszę powiedzieć, kto to był Pawłowski? Lekarz Pawłowski, on był ordynatorem przed Śmigielskim. Przed Śmigielskim w szpitalu Gorlicy. Tak, był ordynatorem wydziału wewnątrz tego. A jego żona była, pracowała tutaj w przychodni. Ale kim była? Też była lekarzem. Lekarzem, z tym, że ona była od chorób płucnych. Pulmonolog. Ona była pulmonologiem. Tylko też zgadza się papierosów, zaraz, zaraz panu powiem, dlaczego mówię, zgadza się. A proszę mi powiedzieć, czy pan coś bliżej wie o tej pani?
Co? Kim ona była z domu? No to z domu to była Piłsudska, no to wiem, że była. Czyli bratanica marszałka Piłsudskiego. Dobrze, a w takim razie pracował pan z doktorem Szmigielskim na oddziale wewnętrznym. Na oddziale wewnętrznym i to była ciężka praca. Po pierwsze, że nie było takich środków, jakie są teraz. Przy tych wszystkich chorobach sercowych, zwłaszcza tych dusznicach bolesnych czy zawałach, no to stosowało się strofantyrze dożylnie. A to był zastrzyk strofantyna z glukozą, podawało się co najmniej 15 minut. Po malutku, żeby nie za szybko. Zrobić takich 5 zastrzyków dziennie to już było dość. A gdyby się zrobiło za szybko? No to mogło dojść do... Do śmierci? Do śmierci. No. Takie były wtedy metody leczenia. Chociaż niektóre metody, które usunęło się teraz, były o wiele lepsze, jak teraz są. Bo uważam, że obecnie to się leczy objawowo, a nie przyczynowo. A wtedy jeszcze była profilaktyka, jeszcze były przyczynowe leczenia. Bo się szukało przyczyny choroby. Jeżeli się szuka przyczyny choroby, a nie... Po szpitalu, wiem, że nie zakończył pan pracy szpitalu, nie, tylko dalej. Później szpitalu, to już później to był właśnie Gładyszów. Gładyszów, czyli ośrodek zdrowia. Punkt felczerski w Gładyszowie. No to tam byłem sam też, no tam różni ludzie, różnie też choroby różne były. Też nie było lekko, chociaż czasem jest taka satysfakcja. Po latach idę przez miasto, spotykam się jakiejś pani i prowadzi takiego mężczyznę i mówi, to jest ten, którego pan uratował. O, bardzo fajnie, tak. A proszę to było malutkie dziecko. Miało biegunkę niesamowitą, odwodnione na sankach, żeby wywieźli do szpitala. I jeszcze był wtedy ordynatorem, przed Jaczewskim jeszcze był. I on mówi, trupa się nam przywiezi. Ja mówię, to trzeba ratować dziecko. No to niech pan ratuje. No to ja do pielęgniarki, proszę włączyć kroplówkę, to tamto, siamto. I to dziecko się uratowało. To taka satysfakcja czasem jest właśnie z takich rzeczy drobnych. Nawiązując tam do tego Gładyszowa, to wcześniej, no bo wcześniej za młodości, co byłem w Szalowie w tym teatrze, tam też zrobiłem zespół teatralny i odegraliśmy 2 sztuki. W Gładyszowie? W Gładyszowie. Tak? Z ludźmi. Takie różne są ciekawe. Nie ma pan fotki z tamtych czasów Gładyszowa? Nic nie mam stamtąd. Nie. No to tam z nimi. A skąd zacięcie teatralne? No to właśnie Szalowej. Bo w Szalowej ja w czasie młodości, jakbym tu chodził już do tego ekonomika, to w Szalowej tam był teatr amatorski, zresztą od lat, bo on był od 1909 roku. Założony przez nauczycieli. I to było się kontynuacja, była wtedy, był taki pater z Kobelanki, też taki amator, reżyser. I on robił sztuki. No to jak w Szalowie się grało Damy i Huzary, bał to, co się dzieje, co jeszcze, Skąpca Moliera, Most Szaniawskiego. Czyli pan do teatru w Szalowej kiedyś... Trafiłem, bo tam nauczycielki grały, no to i mnie też siostra Ale wsiąga. Kiedy to mogło być? To mogło być w latach 48 do 50 parę. Toś mi się grali. No to było ciekawe zresztą. Poza tym też tam akuratnie trafiłem wtedy na okres taki, że zresztą bardzo ciekawy. Tam był wcześniej... Pamiętam. Ale był później taki sestróż, ksiądz Karol, ale to był święty ksiądz. Jak ja powiedziałem Mickowi, że się z nim przyjaźnię, mówi, to jest święty ksiądz. I Micek tak już powiedział? Nie żyje. Tak o nim powiedział ksiądz Mick. On też się pasjonował teatrem właśnie. Chcieli założyć chór porządny w Szalowie. Tam był taki dyrygent orkiestry, Stefan Wojna, on prowadził orkiestrę. I poprosił go ksiądz, żeby zrobił chór. No to on wtedy wziął wszystkich, którzy wcześniej śpiewali, nie śpiewali i mówi, niech się nikt nie obrazi. Ja chcę mieć chór porządny. Ja każdego przesłucham. Jak komuś powiem, że się do chóru nie nadaje, proszę to przyjąć, bo ja mam zorganizować chór. No i rzeczywiście zostało nas 4 tenorów, 4 basów, 6 altów i 8 sopranów. I on zrobił z tego chór.
ale jak on wyćwiczył coś, jak byśmy zaśpiewali na święta Bożego Narodzenia, to wszyscy zwracali na górę głowy. To było naprawdę śpiewanie, nie było żadnych nut. Wszystko trzeba było na pamięć znać. Przyszedł na próbę, podał ton i trzeba było swoją partię zaśpiewać. Jak długo istniał chór? No to chór istnieje, to znaczy on istniał, później jako się rozleciał, teraz z powrotem, odnowili go podobno, jest z powrotem chór w Szalowej. No to, a w jakich sztukach pan brał udział? No więc w końcu grałem Kleanta, to pamiętam. W Moście Szanieckiego grałem takiego też tam, który, bo tam jest, chodzi o most, który się zawalił. Szaniarskiego most. Ciekawa sztuka, bardzo ciekawa sztuka. Później dawaliśmy też taki był na rok Mickiewiczowski pracowaliśmy wyjątki z Pana Tadeusza. Też była inscenizacja Pana Tadeusza. No różne rzeczy się grało. Akurat. Czyli parę lat Pan tam spędził w tym było teatrze. 4-5 lat na pewno. No. No i później, jak już się ożenił, to już niestety teatr poszedł w kąt. No i... A może wrócimy w takim razie, bardzo ciekawa opowieść o tym teatrze, może wrócimy do pracy, czyli no pracy jesteśmy przy Gładyszowie. Przy Gładyszowie. No z Gładyszowa poznałem żonę na Białej Niedzieli, bo ona pielęgniarka. I a byliśmy żona pielęgniarką razem. Jest? Tak, tak. Byliśmy na Białej Niedzieli, to była taki, jeździli lekarze do wiosek, żeby robić badania, ciśnienia, w ogóle ludzi przebadać i jakąś pogadankę odnośnie higieny czy coś takiego. I tośmy się poznali na Białej Niedzieli. Poznaliśmy się z tego. No a z Gładyszowa pan wywędrował? No to z Gładyszowa, no to znaczy już jak już się ożenił, to byłem w Lipinkach. W Lipinkach, też ośrodek zdrowia. Ośrodek zdrowia, tam był doktor Falisz, tego Falisza, co jest w Gorlicach ojciec, on był dermatologiem. Aż różnie tam było, no ale to już trudno opowiadać o tym wszystkim. W każdym razie też były takie pogłoski, a ten felczer to zatruje, otruje, on nie umie i tak dalej. Takie były gadki przez lekarza. No. A tymczasem ludzie się przekonali troszkę inaczej, że to nie jest tak, jak jest. Jednak... A jak do pana się zwracali ludzie, jak pan panie leczył, doktorze, panie doktorze? Panie doktorze, tak. No to dobrze, to biegniemy dalej. No, Lipinki i co potem? Żona była w ciąży, rodziła się Zosia. I tam w tych Lipinkach takie moje odczucie. Tak byśmy byli z tym dzieckiem, takim starym dworze mieszkali. Takie pomieszczenia, tam opalane, nieopalane, w każdym razie nie było za wesoło. I ja mówię tak do żony, wiesz Stefie, damy nam przy do Matki Boskiej Lipińskiej, może nam coś pomoże. No i ktoś by nie uwierzył. Msza była w niedzielę, a w poniedziałek mam od wątróbki telefon i mówi, słuchaj, chcę z tobą porozmawiać. A skąd pan go znał? No znaliśmy się, bo pracowaliśmy, ja czasem nawet go tutaj wyręczałem, jak on, jego nie było. Ale gdzie tutaj? W fabryce maszyn. No ale zaraz, pan jest w Lipinkach, pan pracuje nie w fabryce. Ale jak trzeba było, miałem wolną chwilę, to go zastępowałem. Aha. Tak. I on mówi, że tak, słuchaj, Kotwica ci załatwi mieszkanie fabryczne i będziesz ze mną pracował. I wrócił, przyjechał pan do Gorlic. I teraz tak, dostaliśmy to mieszkanie, to na Chopina mieszkaliśmy. Dostałem mieszkanie od Kotwicy, były też różne gadania w fabryce, tam ci związkowcy, nie związkowcy, ale z Kotwicą nie było dyskusji. Więc już tutaj mieszkałem, tu się urodził, tylko że mi przyszli do mieszkania, urodził się Grzegorz. Grzegorz się urodził i tu już pracowałem z wątróbką. No tam pracowałem gdzieś jakieś 3 lata, chyba 2 lata i później przeszedłem do fabryki. Do jak tego się planowania. Pracowało z doktorem Wątróbką? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No on miał do mnie pełne zaufanie. Pełne zaufanie. Nawet takie były przypadki, że przywieźli robotnika, który zemdlał przy maszynie, no i zbadał go, no i mówi, że to chyba jakaś niewydolność krążeniowa. A ja tak popatrzyłem na niego i mówię, a może to co inne, panie doktorze? A co myślisz? I mówi, może anemia. Popatrzył na oczy i zaraz zrobił badanie krwi. Okazało się, że bardzo niski poziom hemoglobiny był.
Ale to taki był jeden przypadek. A w którym miejscu mieściła się wtedy przychodnia? Tu w starym w Pinkasówce? Tak, tam się mieszkała. Było tak nieraz, że ja przyjmowałem, a tam sobie z kotwicą i z innymi. No tak. W takim kantorku mieli. No. Było tak, różnie było, no ale cóż mnie to, róbcie swoje, ja robię swoje. Dokładnie. Tak. A jeszcze, co Wątróbkę skłoniło, żeby mnie przyjąć? Taki przypadek. Mówi, słuchaj, przyjedź, mam jeszcze 10 pacjentów, przyjmiesz mnie, bo ja się spieszę. 10 jest. No i przychodzą ze szkoły, przy zakładówki. Taki przychodzi, mówi, co masz, gorączkę mam. No to mi proszę siostrę założyć termometr. Mierzy gorączkę, patrzę, 38 z kreskami, może masz gorączkę. Ale bierę za tętno normalne. Ja mówię, coś ty zrobił? No nic. Ja mówię, proszę dać na 2 termometry. No i jednym 36,5, na drugim temperatura. Coś zrobił? A ja se solą potarł. No, wie pan. No i tego. I jego tylko przyjąłem. Ja mówię, wynocha stąd, bo zaraz zgłoszę do dyrektora to wszystko. Żadnego nie było. On dzwoni do mnie, czy jak ty załatwił. A ja mu mówię, jak było. A on mówi, oni mnie skurczybyki cyganili. Taka była historia, to tak jest tych, to takich ciekawych rzeczy. Jak w ogóle w białym życiu różne ciekawe historie. No tak, jeszcze jest sport przed nami, tylko proszę mi powiedzieć. Wspominał pan, nie, ale najpierw wspominał pan, że pracował pan parę lat jako felczer i co potem? A no to później przeszedłem, poprosiłem kotwicę, żeby mi dał pracę w fabryce, w administracji, więc jako ekonomista pracowałem w planowaniu. Aha, i do emerytury, tak? A ze sportem to się zaczęło od w Bieczu jeszcze był taki sport szkolny, to były lekkoatletyczne zawody, tam wygrywałem skok zwyż, skok w dal, takie krótkie biegi, zresztą w Bieczu nie było stadionu, w siatkówkęśmy grali w Bieczu, jeszcze byłem w gimnazjum. To taki jest Wojdyła, on jest sam, samotny mieszka, jego żona śpiewała z nami w chórze, też zmarła, ona miała wylew, później miała drugostronny wylew. Nawet leżała po wylewie, tośmy chodzili tam do niej z koleżankami, z instrumentem poszedłem. Ona śpiewała, leżąc, nie, leżąc była sparaliżowana. Leżała tego Wojdyły, Rysiu Wojdyły. On grał w siatkówkę bardzo dobry, był siatkarz. No ale poszedłem do ekonomika i tutaj w Gorlicach organizował klub właściciel cegielni. Wroński. Wroński zebrał chłopaków i mówi, słuchajcie chłopcy. Ale chodzi o piłkę nożną. Piłkę nożną. On mówi tak, słuchajcie, kto chce grać w piłkę nożną, idziemy do szewca, robimy na wymiar po 2 pary butów dla każdego, sprzęt i tak. On to wszystko finansował i stworzył klub budowlanych. No i ci budowlani, co tam pani zdjęcie widziała, to jest ta pierwsza drużyna, która grała piłkę nożną. I graliśmy w trzeciej lidze tutaj. No z początku tośmy jeździli jako w A klasie, w B klasie graliśmy. Jeździliśmy na towarzyskie spotkania z nawet z lepszymi drużynami. Pamiętam jeden taki mecz w Jaśle. Czarni Jasło to była znana drużyna. I tacy budowlani przyjechali, nie mogli się z nami dać rady. Przegrali z nami 0-1 u siebie. No to wtedy Gruszka nas pakował na taki samochód. Kupował kiełbasę, chleb i jakąś herbatę w restauracji i takie to było. Ale to był entuzjazm, to się grało dla przyjemności. Czyli jeździliście na mecze wyjazdowe ciężarówkami. Tak, ciężarówką, ławkami. I to było, i była wielka przyjaźń właśnie taki. Jurek Majeran czy Usiek Kosiba, no to są przyjaciele od lat. Przez sport. Tak, przez sport. No trochę ten Tybor to trochę tak. A też grał, tak? On od wcześniej grał, później to już nie grał tego i też taki. No ale widziałam też zdjęcia pana, że pan też biegał z tego, co. No biegałem, tak, biegałem. W reprezentacji województwa rzeszowskiego. Tak. A to było, jak to się stało? To sprzęt, to znaczy
Już po zakończeniu kariery piłkarskiej, to znaczy jak przeszedł do szkoły felczerskiej do Rzeszowa, to jeszcze tam grałem, też w trzeciej lidze grałem, budowlanie Rzeszów. Grał pan jako kto? Bramkarz. Bramkarz. Jako bramkarz. I tam grałem jeszcze jeden sezon, no i później przerzuciłem się na lekkoatletykę. Zresztą w międzyczasie grania na piłki to startowałem w zawodach lekkoatletycznych. To były te biegi narodowe, nienarodowe. Jeszcze taki jeden bieg narodowy pamiętam. W Kolicach tutaj. Byliśmy w kościele na mszy i Siasią Mianowskim i chodźcie idziemy, bo są biegi narodowe. Ale on też biegał w Stasiu. Wtedy jeszcze, to jeszcze był młodszy. No i był bieg ze stadionu, wybiegaliśmy tędy górą, koło kaplicy na dół, tutaj na te łąki, gdzie teraz jest pływalnia, bo to nie było pływalni wtedy. Na łąki i het do stadionu, przez stadion na bieżnię się kończyło bieg, ten 1000 metrów. No i tak ja biegłem gdzieś 5., 6., ale tak sobie pomyślałem, jak pierwszy wpadnę w bramę stadionu, to już wygram. I tak przed 10 metrów przed stadion puściłem silniejszy sprzęt i wygrałem te 1000 metrów. I właśnie później właśnie Przez tych biegów narodowych biegałem w Warszawie, w tym centralnym biegu narodowym. Jako tak. Reprezentant jako województwa Rzeszowskiego. Tak. To była lekka atletyka. A później to już była lekka atletyka. Jeszcze jak tu pracowałem, to tutaj był taki LZS, organizował drużynę lekkoatletyczną. Myśmy startowali w zawodach drużynowych lekkoatletycznych. Były konkurencje, to były według tabeli, jest tabela taka punktowa, ile punktów za dany wynik. No i ta drużyny między sobą tak walczyły, to też na te zawody jeździliśmy. To LZS-em, to jeszcze tam te do nas prowadził taki profesor Majznarski z Bieczów. Pasjonat każdym sportu w każdym razie był. Ja nie wiem, ale jak przygotowywałam się do wywiadu z panem, to usłyszałam od znajomego, że pan na Górnym Osiedlu chyba ćwiczył, gimnastykował się, kiedy tego jeszcze nikt nie robił w Gorlicach. Czy to prawda? No to w zasadzie ja gimnastykę robię sobie w domu. Znaczy, a w terenie tak, biegałem sobie gimnastykę, czasem ludzie różnie mówili, że to... No wie pan, zawsze na początku jak ktoś coś wprowadza nowego, to stukają się. A w zasadzie to gimnastykę zacząłem od tego, jak troszkę odczuwałem kręgosłup. Znaczy nawet tam miałem zmianę w jednym kręgosłupie. W jednym kręgu lędźwiowym jest zmiana, nawet uszkodzenie podstawy kręgu było. I od tego czasu zacząłem gimnastykę. A po prostu znalazłem broszurkę taką w przychodni u nas, jak i gimnastykę na kręgosłup. I te gimnastyki stosuję już chyba od 6 lat. Czy rano, pan, codziennie gimnastyka jest. Do dzisiaj? Tak. I jak długo? No to jest do 15 do 20 minut. Codziennie? Codziennie. Codziennie. To jest gimnastyka rozciągająca mięśnie, rozciągająca stawy i taka. A żonę pan wciągnął w takie gimnastyki? Nie. Żona nie. W każdym razie gimnastyka jest codziennie rano, jak stanę, to jest pierwsza gimnastyka. Pierwsza gimnastyka, później... No ale widzę, że to bardzo służy, bo tak. Pan po obiedzie jest zawsze sprawny. Biorę te kije szwedzkie i idę na spacer. Tam obok nas na osiedlu jest taki lasek, to tam sobie idę w lasek. Codziennie? Tak, nawet po obiedzie każdym idę na 15 minut spaceru z tymi laskami i dość intensywnie. To nie jest tak, żeby tak był spacer. To jest tak prawie jak szybki marsz. No to tylko zazdrościć i gratulować. Takie ruchy są specjalne, bo to są tak, to się nazywa jogging, bo to jest, są ruchy narciarza, który na nartach posuwa się rękami. To chodzę codziennie, po obiedzie każdy. Ale bardzo dużo różnych zainteresowań. Różnych, jak człowiek renesansu praktycznie. No, też. A wracając do doktora Wędrówki, jeszcze jedna taka historia jest ciekawa. Byłem
jeszcze nie pracowałem. Pracowałem już z nim i byłem w rafinerii chyba, na punkcie tym sanitarnym byłem jakiś czas tam i tam był taki pan z Kobylanki, który robił instrumenty. W ogóle amator. Lutnik. Lutnik, amator. I zrobił banjo, które mi wtedy mówi, nie chce pan to kupić, bo wiedział, że ja tam na skrzypcach coś gram, mówi, nie chce pan to ode mnie kupić. No mówi, a ile? 100 zł, to wtedy to były dość pieniądze, bo się zarabiało 500-600 zł miesięcznie. Ale kupiłem to banjo. No i pamiętam, przyniosłem do wędróbki, on mówi, co to masz? A mówi, takie sobie banjo kupiłem. On to wziął, na mandolinie grał i też na tym i mówi, ty sprzedaj mi to, bo to taki porządny instrument. Mówi, ja już kupiłem to, czy mądry, czy głupi, niech trzyma co kupi. I to banjo mam do dziś. Ono już wyremontowane jest. No ale żałuję, że pan nie przyniósł, bo ja słyszałam pana na spotkaniu klubu seniora, tak? Z Górnego Osiedla, gdzie pan śpiewał i grał. No żałuję, że pan nie ma ze sobą, a może by pan coś zaśpiewał? Nie, to kiedy jeszcze, może z instrumentem, kiedy coś zrobimy. No. Myślałem o tym, żeby wziąć. No szkoda właśnie. Ale szkoda, żebym nie wziął, no. Bo jest. Ale mam nie tylko jedno banjo, bo mam drugie banjo. Córka w Sydney znalazła na internecie banjo do sprzedania. No i tego, ona to kupiła. Tam nie wiem, ale gdzie? W Australii? W Australii. W Sydney kupiła, zapłaciła coś. Ja wiem, ona zapłaciła coś za to $150 australijskich, ale tam był, znaczy ono było, w zasadzie wszystko było, tego brakowało, podstawki brakowało, strun brakowało i to mi uzupełnił kolega z chóru, który też jest, pracuje w fabryce jako spawacz, a jest sama amatorem lutnikiem. Proszę. Nazywa się Rządca Witold, mieszka w Klęczanach. Śpiewa ze mną w chórze, młodszy ode mnie dużo. I on robi skrzypce, sam ma książki do tego i to jest jego pasja. Też ciekawe. Piękna pasja. Tak, piękna pasja. No on mi ten instrument z Sydney uzupełnił, zrobił. Też no i to musimy się umówić i kiedyś pan zaśpiewa i dołączymy do wywiadu pana śpiew i granie. No nie, powiem, ciekawe mam życie, bo z tego co jedno, piątka dzieci, rodzina miła. To gratuluję, bo to tak, bardzo, bardzo ważne. Ważne, tak. No i czyli tak, jest pan zadowolony ze swojego życia. Życia bardzo zadowolony. Jeszcze co powiem, że przez przypadek, no to tak, byłem w Anglii. Mój najstarszy brat, Tadeusz, nie żyje już, on był nauczycielem na wschodzie, uczył, był na takim, bo to był kierownik szkoły dawniej tam, i to w tym, w Lubieńcach, to gdzieś w Stanisławowskim dawnym, on był tam w szkole, a później był w randze kapitana i po wojnie przez Rumunię oni przychodzili do Francji i jako kapitan był w takiej grupie dywersyjnej z ramienia Anglii do dywersji, do wysadzania pociągów niemieckich na terenie Francji. Francji. On tam był, Tadeusz. I on był zresztą moim chrzestnym, najstarszy brat. I ktoś ich zdradził, bo oni w Alpach mieli swoje lokum. Ktoś ich zdradził i już byli przeznaczeni na rozstrzelanie. Złapali ich. Ktoś ich tam zdradził. W każdym razie inna grupa dała od razu wiadomość do Anglii, zrobili zrzut na więzienie i wszystkich uwolnili. Ale on już został w Anglii, bo przeżycie takiego szoku. On się związał z taką panią, która była pielęgniarką taką, jak to się mówi, no. W każdym razie ona była w szpitalu i z nią się związał później, nie miał dzieci. I po wojnie już był u nas tutaj w Polsce, przyjechał tutaj, zobaczył jak jest, jak co. A to była Polka czy Angielka? Nie, to Angielka. Była Angielka. Pojechał, no i za jakiś czas jeszcze byliśmy, już żeśmy byli małżeństwem z żoną. Już my mieli, Piotruś był najmłodszy już wtedy tym.
miał ponad rok. I on do mnie przysłał list i mówi tak, że wygrał jakąś nagrodę, niedużą nagrodę, jakiś tam grze, i mówi, czy mi przysłać pieniądze, albo mi zapłaci podróż i pobyt w Anglii. Ja mówię, ja wolę jechać, lecieć. I lecieliśmy z żoną właśnie. Piotrek miał niecałe 2 lata wtedy. Leciał samolotem i mówi, jak to dużo śniegu, bo to przecież leżało się. A gdyby pan mógł zacząć od nowa, co by pan jeszcze chciał robić, oprócz tego, co pan robił? No nie wiem, no w zasadzie to... Coś by pan jeszcze dodał? Nie dodałbym nic do niczego. Wszystko mi się udało. I małżeństwo, i rodzina, no i przyjaciele, których mam, i to nie ma lepszego życia. Absolutnie. To gratuluję tak, z całego serca i bardzo dziękuję za opowieść. Dziękuję. Tak. Dziękuję. A śpiewa pan też? Też. To może? Ja nie wiem, może coś takiego zaśpiewam, co mi się bardzo podoba, pieśń Diwala. Bardzo proszę. Za słońce góry morskie głębie, taflem jeziora, która śni. Za kwiaty drzewa i gołębie, Boże, dzięki ci. Za ojca, matkę, życia wiośnie i mej młodości jasne dni. Za miłość, która w sercu rośnie, Boże, dzięki ci. Za tańce, śpiewy, twórczą pracę, krąg serca dobrze życzy mi. Wszystko, co spotkam i zobaczę, Boże, dzięki ci. Za to, żeś ojcem mym na niebie, gdzie cel wędrówki mojej tkwi. Za to, że mogę kochać ciebie, Boże, dzięki ci. Dziękuję. Ja też dziękuję panu. No to jeszcze możemy coś zagrać, takiego lekkiego. Dziękuję bardzo.